Siemanko z tej strony, Anioł, witam cię serdecznie na moim kanale. Bohaterką dzisiejszego odcinka będzie Zajda bądź Zejda. Od razu na wstępie chciałbym was poinformować, że używam obu form, zarówno Zajdy jak i Zejdy. Dlatego nie bądźcie zdziwieni, jeśli raz powiem tak, a drugi raz powiem tak. Z takich ważniejszych informacji, Zajda jest bohaterką trzeciej generacji, to znaczy, że będziecie mieli do niej dostęp od trzeciego sezonu, chyba że twórcy jakoś inaczej to rozwiążą. Zobaczymy, jak te sezony będą wyglądały w przyszłości. Oczywiście jest to bohaterka do strzelców wyborowych, ale myślę, że sobie dobrze poradzi również wśród jeźdźców łosi, szczególnie, że ma drzewko mobilności, jest dosyć szybka, potrafi zwiększyć te podstawowe, normalne ataki o dosyć znaczącą ilość, a na razie tak wśród bohaterów do kawalerii są braki, więc myślę, że sprawdzi się dosyć dobrze dla tego typu jednostek. Jak widzicie, ja mam ją zrobioną na 5-1-1-1, jest to takie minimum każdego bohatera, jeśli chcecie go używać i wychodzić nim na pole walki. Tak rozwinięte umiejętności na samym początku wystarczą, ale zanim jej umiejętności weźmiemy pod lupę, oczywiście przypominam o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji i oczywiście możesz wbić na Discord. Jest tam już spora grupka osób z przeróżnych zakamarków Tamaris, Beleronu. Więc jeśli masz jakieś pytania bądź chcesz poznać jakieś inne opinie, jest to idealne do tego miejsce. Po tej krótkiej autoreklamie przejdźmy do umiejętności. Umiejętność numer 1, strzał ze spadającej gwiazdy. Jak widzicie, jest to umiejętność pasywna. Zajda szału nie gromadzi, co jest bardzo, bardzo ważne. A umiejętność działa tak. Zadając obrażenie od normalnego ataku, Legion Zajdy na 5 sekund zyskuje kumulację znaku strażnika świtu. Maksymalna liczba kumulacji to 10. Jedna kumulacja co sekundę. Każda kumulacja zwiększa zadawane obrażenia od normalnego ataku o 8% i prędkość marszu o 2%. Maksymalnie będzie to 80% do ataku oraz 20% do prędkości marszu. Nie ma co się oszukiwać, obie statystyki totalny kosmos. Jedyny minusik to to, że musicie to najpierw wystakować. To sugeruje nam jedno, Zajda będzie kochała długie, długie walki. Oczywiście samą umiejętność ocenię na bardzo mocną piątkę. Umiejętność numer 2. Rozstrzygający pojedynek. Po osiągnięciu maksymalnej liczby kumulacji, Legion Zajdy zadaje o 10% więcej obrażeń oraz odzyskuje 20% więcej punktów życia. Oczywiście kogoś może zdziwić to otrzymywane uzdrowienie, ale działa to bardzo dobrze z pierwszą umiejętnością Magrat. Więc tutaj już widzimy, że te obie bohaterki ku sobie ciągnie. Zresztą, jak pewnie zauważyliście, Lilith ma w zwyczaju wypuszczać nowych bohaterów, którzy oczywiście są mocni, ale najlepiej działają wspólnie, razem ze sobą. Przejdźmy dalej, umiejętność numer 3. Korekta taktyczna. Jednostki strzelców wyborowych z Legionu Zajdy zyskują 30% ataku fizycznego oraz 10% prędkości marszu. Umiejętność bardzo podobna do tej umiejętności Kinary, z tą różnicą, że mamy dodatkowe 10% prędkości marszu dla strzelców. Dlatego tutaj również nie może być nic innego jak piąteczka. Umiejętność numer 4. Srebrne usta. Zadając obrażenia od normalnego ataku, Legion Zajdy ma 25% szans na uzyskanie skupienia normalnego ataku, które zwiększa jego wskaźnik krytyczny o 25% na 4 sekundy. Jeśli ktoś pytałby się, czy te umiejętności stakują się z umiejętnością wpadania w szał Fregar, to odpowiedź, moi drodzy, będzie brzmiała tak. Jak widzicie, tutaj mamy 10% od Zajdy, tutaj wpada w szał Fregar, no i tutaj mamy 70% trafień krytycznych, więc te dwa bonusy się stakują. Z tą umiejętnością mam lekki problem, żeby ją ocenić. Statystycznie będzie nam wychodziło, że co czwarty atak powinniśmy trafić krytycznie, co jest niby spoko, ale z drugiej strony, czy to zasługuje na piątkę?
Na czystą piątkę to chyba za mało, ale myślę, że piątkę z minusem dam tutaj. Szczególnie, że to czwarty atak, plus 50% z obrażeń krytycznych. To brzmi całkiem spoko. Przejdźmy do przebudzenia. Umiejętność numer 5, przebudzenie. Ulubienica Straży Świtu. Po przystąpieniu do bitwy Legion Zajd zyskuje kumulację znaku świtu, dostaje 3 staki na start, co wiąże się z 6% prędkości oraz 24% obrażeń od normalnego ataku. Pomimo tak króciutkiego tekstu jest, uważam, naprawdę bardzo mocne i powiedziałbym, że jest wymagane, jeśli chcecie wznieść wasze obrażenia w trakcie walk na kolejny poziom. Za przebudzenie również dam tutaj 5. Podsumowując, Zajda łącznie zdobyła 25 na 25 punktów, jest to 100%. Za 100% z tego co pamiętam dawałem 6, więc Zajda jako postać za swoje umiejętności dostanie 6. Jakbym miał powiedzieć o niej parę słów, to myślę, że na pewno jeśli ktoś gra strzelcami, to zbierajcie sobie tokeny uniwersalne na parę magrat Zajda. Jeśli nie dostaną żadnych reworków, to w tym momencie zdecydowanie jest to najmocniejszy marsz strzelców w grze. Powiedziałbym, że jest to najmocniejszy marsz w grze na ten moment, ale z takiego strategicznego punktu widzenia marsz Goresz Skogul i w ogóle tanki są bardzo, bardzo mocne, bardzo ważne. A z opinią, czy jest to najmocniejszy marsz w grze, poczekam na resztę bohaterów z trzeciej generacji. Bardzo jestem ciekaw bohaterów od piechoty. No i jestem również ciekaw, co dostaną magowie. Ale na to chyba troszkę jeszcze poczekamy. Jeśli chodzi o parowanie, to oczywiście para Magrat Zajda jest najlepszym połączeniem. A jeśli nie będziecie mieli Magrat, myślę, że można wychodzić z Fregar. Tutaj jest Fregar. Jak wiecie, stakują się wskaźniki krytyczne, dlatego myślę, że można wychodzić, gdyby się nie stakowały. Tego marszu bym nie polecał. Możecie łączyć oczywiście z Kinarą. Możecie próbować, nie wiem, z Hoskiem. Możecie próbować z Gwanwyn. Jeśli chodzi o Gwanwyn, to marsz Zajda Gwanwyn byłby bardzo, bardzo szybki. Fajny do takiej podjazdówki, ale na Oliny no średnio. Gwanwyn woli raczej takie podjazdóweczki, wiecie, tu uderzyć, cofnąć, tu uderzyć, cofnąć. Zajda natomiast lubi w tej walce trwać dosyć, dosyć długo, więc żeby utrzymać się w walce z Gwanwyn i przy okazji nie dostawać za dużo, musielibyście dużo, dużo manewrować, bo można oczywiście tak grać, że dwa razy uderzycie, cofniecie, macie chyba 7 sekund albo 5, nie pamiętam, czasu trwania bitwy. W tym czasie możecie odejść i musicie wrócić do walki, żeby te staki Zajdy się utrzymały. Więc na pewno jest to jeden ze sposobów na walkę, zamiast takiej typowej statycznej walki, nie? Mimo wszystko Zajda w takiej dynamicznej walce spisuje się bardzo, bardzo dobrze, między innymi dzięki swojej prędkości marszu, której może mieć nawet 30% plus z samych umiejętności. Oczywiście umiejętności to nie wszystko, przejdźmy do talentów. Jeśli chodzi o drzewko dla Zajdy, to w parze z Magrat preferuje drzewko precyzji, które może wyglądać tak. Możecie sobie dać więcej w prędkość marszu, ale myślę, że Zajda jest na tyle szybka, że punkty stąd możecie sobie dać na przykład w czujność, żeby otrzymywać mniej obrażeń albo gdzieś tam, gdziekolwiek chcecie. Natomiast jeśli chcielibyście, żeby to Zajda była pierwsza i żeby to jej drzewko decydowało o naszych talentach, to jest tutaj kilka ciekawych opcji. To co tutaj widzimy, to jest taki gotowiec mobilności, ale myślę, że drzewko mobilności może być naprawdę ciekawym wyborem. Może bardziej takie for fun jest, szczególnie ten ostatni talent wydaje się bardzo, bardzo mocny, przechodzące cienie, dający nam plus 50% do prędkości marszu. Jedyno co mnie zastanawia, to to, czy ta prędkość marszu z tego talentu będzie się stakowała z prędkością marszu, którą może nam zagwarantować pozłacana kusza. Tamten talent da nam plus 50%, tu byśmy otrzymali kolejne 40%. Tylko tak jak mówię, pytanie, czy ta prędkość będzie się stakowała, czy też nie. Jak wiecie, sam nie mam pozłaconej kuszy, żeby to sprawdzić, ale jeśli ta prędkość marszu stakuje się z umiejętnością wpadania w szał Zajdy,
która też jest z efektu, to myślę, że powinna się stakować również z talentem, ale no ręki nie dam sobie za to uciąć. Natomiast gdyby te prędkości się stakowały, to łącznie drzewko oraz artefakt dałoby nam 136% prędkości marszu plus 30% z umiejętności Zajdy, daje nam plus 166% prędkości marszu. Brzmi to naprawdę bardzo ciekawie, ale no mała jest na to szansa. Ale nie wykluczam tego, jak wiecie, w tej grze różne rzeczy się już działy. Także pierwsze drzewko jest takie bardziej for fun, chociaż myślę, że na polu walki, gdybyśmy mieli faktycznie te 166% do prędkości marszu, odpowiednie użycie artefaktu, może nie w takich wojnach wielkich, ale w takich mniejszych skirmiszach, gdzie dużo więcej zależy od tego, jak się pozycjonujemy, myślę, że mogłoby to naprawdę zaskoczyć wielu przeciwników. Ale przejdźmy teraz do bardziej takich użytecznych drzewek. Pierwsze drzewko to będzie pod strzelca wyborowego. Oczywiście dół będzie jak zawsze atak, prędkość, HP. Serce, które daje nam również 5% prędkości marszu. Zwiększamy nasz atak strzelców wyborowych o 2,5%. Dalej idziemy w 5% obrażeń od normalnego ataku. Czujność, nasz legion odnosi o 1,5% mniej obrażeń. Naprawdę spoko talent, poza tym nie mamy tutaj tak naprawdę jakiegoś większego wyboru, gdyż reszta tych talentów jest mało użyteczna. Dalej w dziesiątkę, z tego względu, że nawałnica ciosów totalnie nam się nie przyda, gdyż jest to talent pod obrażenia od umiejętności bohatera. Idąc dalej, zwykle polecam wam brać punkty HP dla strzelców, a dalej rozkosz, który jest genialnym talentem, ale z racji tego, że ani Zajda, ani Magrat tego szału nie gromadzą, możecie wziąć sobie egoizm, ale ja tutaj wolę wziąć kontrataki magiczne, żeby tych magów bić jeszcze mocniej. Dalej też nie ma jakiegoś zbytniego wyboru, bezduszność dosyć słaba. Ja nie lubię, gdy HP naszego legionu spadnie poniżej 50%. Uważam, że takie talenty są totalnie bez sensu i są słabe. Dlatego weźmiemy sobie tutaj sidła. Mamy 10% szans, gdy zostaniemy trafieni atakiem normalnym, na zmniejszenie prędkości marszu wroga o 20% na 5 sekund. Może nie jest to jakieś wybitne, ale lepszy ryc niż nic. Dalej mamy tak naprawdę 3 wybory, z czego ja zwykle biorę radykalny. Zwiększamy nasze obrażenia kosztem obrony. Wychodzimy na tej wymianie oczywiście na plus, ale wzięcie talentu żniwa, jeśli jesteście mocnym graczem, wydaje się również kuszące. Plus 5% do ataku. Najmniej interesującym wyborem w tym rzędzie są kontrataki. Ani Magrat, ani Zajda nie ma nic pod kontrataki. Zresztą macie taką prędkość marszu, że gdy jesteście atakowani, możecie spokojnie się wycofać, więc tych kontrataków zdecydowanie tutaj odradzam. Lepiej samemu atakować niż być atakowanym, prawda? No i dalej bierzemy strzał serią, co jest naprawdę spoko talentem, a drugiego talentu w przypadku tego legionu nie moglibyśmy użyć, więc tutaj wybór jest bardzo prosty. Dalej możecie sobie pójść w drzewko PvP, atak, plus 5% do obrażeń od normalnego ataku, plus 2% do HP i plus 3% do zadawanych obrażeń. Jest druga wariacja tego drzewka, strzelca wyborowego. Zamiast iść w PvP, możecie iść w mobilność. Wtedy bierzecie sobie prędkość ogółem. Tutaj weźmiecie sobie atak ogółem, plus 4% do normalnego ataku oraz uprzednie przygotowania. Na samym starcie bitwy będziecie mieli plus 10% do ataku i ta premia będzie się zmniejszała co sekundę o 0,5%. Bez względu, który wariant wybierzecie, ostatni punkt dałbym w 3% prędkości marszu. Tak by wyglądało pierwsze użyteczne drzewko, które wam zaprezentuję. Drugie użyteczne drzewko będzie drzewkiem PvP. Dół tak samo. Atak, bucik, HP, serce, ogólny atak, plus 5% do obrażeń od normalnego ataku, plus 2% HP, plus 3% do zadawanych obrażeń. Tutaj nie ma nic ciekawego, dlatego bierzemy sobie prędkość marszu. Tutaj możecie wziąć sobie kolejne 1,5% do zadawanych obrażeń. Jak widzicie, ten talent jest bezużyteczny.
a ten talent niby coś tam by dał prędkości, ale czy jej potrzebujemy aż tak? Niekoniecznie. Zajda jest szybka i bez takich talentów. Zdecydowanie zadawanie większych obrażeń z tego rzędu jest najlepsze. Idąc dalej, pewnie natknęliście się na to, że ludzie brali upartego wojownika, ale tak jak mówię, premie do zadawanych obrażeń, gdy liczba jednostek jest mniejsza niż 50%, w moim odczuciu są to bardzo słabe talenty. Jak macie mniej niż 50%, powoli trzeba zacząć myśleć o wycofaniu się. Po pierwsze, na niskim zdrowiu macie mniejsze obrażenia, po drugie, macie większe szpitale, więc odradzam walkę, gdy wasze zdrowie spadnie naprawdę bardzo, bardzo nisko. Z racji tego, że nie możemy wziąć szarży naprzód, zresztą i tak byśmy jej nie wzięli, możemy sobie wziąć odpoczynek i wyciszenie. Gdy nasz legion pokona wrogie legiony w terenie, otrzymujemy uzdrowienie o współczynniku 300, co jest największym współczynnikiem uzdrawiania w grze. Każde uzdrawianie pomoże wam utrzymać wysoki poziom zdrowia legionu, a to z kolei przekłada się na obrażenia. Poza tym wiecie, jak te walki wyglądają. Zawsze jakaś piechota wbiegnie, ta piechota prędzej czy później zginie, a pokonując taką piechotę otrzymacie naprawdę spore uzdrowienie. Dlatego myślę, że ten talent jest naprawdę grywalny. Szczególnie dla tej pary, szczególnie dla Zajdy, która ma bonusy do otrzymywanego uzdrawiania. I ostatnim talentem z tego drzewka będzie Ostrze Wyłomu. Przeprowadzając normalny atak w terenie, twój legion wywołuje przerwanie obrony u wybranego legionu, zmniejszając jego obronę o 10% na 5 sekund. Efekt można aktywować raz na 30 sekund. Z takiego przerwania obrony skorzysta każdy, nie tylko wy, ale i każdy wasz sojusznik, więc talent sam w sobie naprawdę dobry. Ten talent obok jest również świetny, ale że nie wpadamy w szał, nie mamy co go rozważać. Resztę punktów możemy wydać sobie w drzewko strzelec wyborowy, zwiększając nasz ogólny atak o 2,5%, zwiększając nasze obrażenia od normalnych ataków o kolejne 5%, zmniejszamy sobie otrzymywane obrażenia o 1,5%, zwiększamy nasz atak co 10 sekund o 5%, który spada potem z każdym atakiem i tak co 10 sekund, a ostatni punkt dałbym albo w HP, albo w prędkość marszu. Tak wyglądałoby drzewko PvP dla Zajdy, które oferuje nam naprawdę sporo bonusów do normalnych ataków i być może wybrałbym właśnie je zamiast drzewka strzelców, jeśli chodzi o Zajdę Magrat. W większości przypadków jednak dla strzelców wolałbym drzewko strzelec wyborowy, ale wtedy wybieramy rozkosz. Ale ten talent jest dla bohaterów, którzy gromadzą szał. Z racji tego, że ani Magrat, ani Zajda tego szału nie gromadzą, schylałbym się ku temu drzewku, jeśli to Zajda miałaby być dowódcą. Jeśli chodzi o artefakty, to dedykowany artefakt, czyli pozłacona kusza, jest na pewno dobrym wyborem. Kolejnym świetnym wyborem jest serce Kamasiego, które naprawdę działa bardzo dobrze dla tej pary. Szczególnie, że jak doskonale wiecie, serce Kamasiego opóźnia wpadanie w szał, z racji tego, że ani Magrat, ani Zajda w ten szał nie wpadają. Serce Kamasiego nie ma żadnych minusów, jeśli chodzi o tę parę. Reszta legendarnych artefaktów dla tej pary nie będzie tak kolorowa, nie będzie taka mocna, z racji tego, że artefakty dla strzelców mają krótszy zasięg, a z talentami sezonowymi musielibyśmy wyjść przed szereg, a każde takie wyjście wiąże się z naprawdę potężną bombą. Moim zdaniem nie warto ryzykować, żeby próbować użyć artefaktu. Dlatego jeśli chodzi o artefakty, to magowie na pewno stoją w tej sytuacji lepiej. Najlepszym pupilem dla pary Magrat-Zajda-Zajda-Magrat będzie Piaskowy Jaszczur. Po pierwsze, jego umiejętność jest pasywna, więc nie potrzebujemy wpadać w szał. Po drugie, Piaskowy Jaszczur ma mnóstwo umiejętności, które leczą, szczególnie zmienne uderzenie łańcucha, bardzo przydatne, bardzo przyjemne. Wszystkie te umiejętności leczące mają szansę aktywować premię do obrażeń od Magrat, która może wynosić nawet 40% do ataków. W tym momencie nie ma lepszego peta dla tej pary niż Piaskowy Jaszczur. Widziałem, że niektórzy twórcy polecali Ptaka Nocy, ale jak wam pokazałem, Ptak Nocy absolutnie nie działa, jeśli chodzi o tę parę. Nie oszukujmy się, Ptak Nocy jest petem dla Fregar, nie petem dla Zajdy. Chyba żebyśmy połączyli tę dwójkę w jeden marsz, wtedy oczywiście można wyjść z Ptakiem Nocy. Ale pytanie, po co rozdzielać Zajdę od Magrat? No, nie ma to najmniejszego sensu. Także w tym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że okazał się pomocny. Wiecie co robić, trzymajcie się
Elo.